Panie, tak dziękuję Ci za to, co Ty działasz w naszym życiu. Lord, thank you for your work in our lives. I dziękuję Ci za każde słowo, które wychodzi z Twoich ust. And we thank you for each and every word that comes out of your mouth. A spraw, żeby to, co będziemy teraz słyszeć, było dla nas budujące. We pray that the words we will hear now will are that the words will be edifying to us. Aby dotknęło każdego osobiście. That the word will personally touch each person. Więc no, tak uzdolnij mnie, Panie, żeby przekazać to, co Ty chcesz. Enable me, Lord, to communicate what you would like to say. Amen. Amen. Właściwie dużo ostatnio myślałem na temat miłości Bożej. I've been thinking a lot recently about the love of God. I właściwie tak w moim umyśle bardzo z tym wiąże się pobyt tutaj rok temu. And in my mind it's very much connected with my time here a year ago. I zacznę od takiego króciutkiego świadectwa, takiego mojego doświadczenia. Jak byłem tutaj, tak Bóg mnie bardzo zachęcił, żeby tak celować w tą najwyższą Bożą miłość. So that's why I will begin with a short testimony of that time, of my experience during that time. When I was here a year ago, God really encouraged me to aim at the highest level of His love. Tak, dostrzegłem po prostu, jak Boża miłość jest, jak się nie poddaje i po prostu jest taka niezwykła. I realized how the love of God is just so amazing and it never quits. I jak też Bóg tak naprawdę podjął decyzję i trwał w niej, aby kochać nas ciągle. And that God made a decision and has been constant in this decision to always love us. I też takie stwierdzenie przeczytałem gdzieś, że Bóg ukochał mnie, kiedy właściwie byłem jeszcze bezużyteczny dla Niego. And also I read somewhere that God loved me when I was useless to Him. I to też mnie tak dotknęło. And it also touched me deeply. I przez ten czas tak zrozumiałem, że właściwie najlepsze, co ja mogę przyjmować od Boga dla samego siebie i jednocześnie dla innych. And I understood that the greatest thing I can receive from God for myself and also for others. To jest po prostu Boża miłość. Is God's love. Więc kiedy ja mam pragnienie, żeby podzielić się tym. So when I want to share this. Najpierw muszę to przyjąć. I first have to receive. I zrozumiałem, że to nie pochodzi ode mnie samego. I realized that it doesn't come of myself. A jeśli przyjmuję ją, żeby dać innym, to jednocześnie sam jestem ubogacony tym. And when I receive it to give it to others, it also blesses me. I jakby to jest najlepsza rzecz, którą mogę otrzymać. And it's the greatest thing I could ever have. I też doświadczyłem tego, jak diabeł próbuje atakować to. I also experienced the devil's attacks against us. I była taka jedna sytuacja, kiedy może byłem po prostu jakoś trochę zmęczony, potrzebowałem być sam przez chwilę, ale są ludzie, potrzeby i tak dalej, sprawy. So I remember the situation when I was tired and I wanted to be alone, but there were people and problems and issues and needs. I oczywiście bardzo mi zależało na tym wszystkim, ale jak czułem, że po prostu kończy się jakaś moja pojemność i gdzieś z tyłu głowy takie różne myśli przychodziły. And I wanted to be involved in all those things, but I also at the same time could feel that my capacity was running dry, and in the back of my head I had different thoughts. I tak po prostu naprawdę zorientowałem się, że coś takiego nadchodzi, jakieś takie myśli w stylu, jakby to już jest za dużo, nie przesadzaj, pomyśl trochę o sobie, nie,
takie różne rzeczy. And I could hear these thoughts saying that it's too much, don't go overboard, you should start thinking about yourself a little bit. I tak po prostu dostrzegłem, że to mnie ciągnie w drugą stronę. And I could feel those ideas, those thoughts pulling me in the other direction. I tak po prostu błagałem Boga o to i prosiłem, bo wiedziałem, że to nie jest ode mnie samego, nie pochodzi ta Jego miłość. And I beseeched God because I knew that His love doesn't is not of me. I następnego dnia pamiętam tak, no to jest takie autentyczne, jak jechałem na uczelnię. This is something that really happened. The next day I was going to college. I miałem takie doświadczenie, była taka ładna pogoda, wysiadłem do autobusu, po prostu sobie szedłem. The weather was beautiful, so I got off the bus early and naprawdę, just took a walk. Wieczór byłem taki przygnieciony dosyć. And the night before I was overwhelmed. I tak po prostu jakoś tak wyszedłem i tak westchnąłem sobie głęboko, tak po prostu tak. And I could still feel it, so when I got out of the bus, I just sighed deeply. I tak po prostu nagle jakoś tak się uśmiechnąłem w duchu, po prostu pomyślałem, że Bóg jakby zrobił to samo w moim sercu, że tak głęboko nabrałem tego powietrza i tak nagle poczułem, że On włożył tą pojemność, nie? And it made me smile, because at the same time I kind of felt that this is what God did in my heart, that when I took this deep breath of air, He also expanded my capacity. I wtedy tak jakby poczułem takiego kopa po prostu, taką zachętę dalej, nie? And I felt this new surge of encouragement. I właściwie też myślałem o tym, co się dzieje, kiedy właśnie czasami jakby brakuje nam tego, tej miłości. And I thought about what happens when we are when we lack this love. I pomyślałem o Łukasza 7 rozdziale. I thought about Luke 7. I od 36 wersetu jest opisana ta sytuacja, kiedy grzeszna kobieta przychodzi i myje stopy Jezusa w domu faryzeusza. And in verse 38 we read the story about this sinful woman who comes into the Pharisee's house and washes Jesus's feet. I po prostu te takie proste słowa mi Bóg mi przypomniał, że komu wiele przebaczono, ten bardzo miłuje. And God brought back these words that he who has been forgiven much loves much. I tak po prostu pomyślałem, że widocznie to na tym polega, że my potrzebujemy przyjąć to przebaczenie. And I thought about it that the point here is that we have to receive God's forgiveness. I jakby wtedy może miłość wypływa z tego. And God's love flows out of this. I ta miłość, którą ta kobieta okazała, and the love that this woman was showing, była świadectwem przebaczenia jej grzechów. Was a testimony of the forgiveness of her sins. I jeszcze Pan Jezus mówi tam taką krótką przypowieść o dwóch dłużnikach. And Jesus also shares this short parable about two debtors. I żaden z nich tak naprawdę nie mógł oddać tego długu. Neither of them could pay back his debt. Dlatego nawet trudno ich porównywać, bo nikt nie mógł, żaden nie mógł oddać. It's hard even to compare them, because neither of them could pay back. Tak jak my, karą za grzech jest śmierć i każdy z nas, bez względu na to, co zrobił, tą samą karę powinien był ponieść. And it's the same with us, that we are all sinners, that and the wages for sin is death. So each one of us should have the same punishment. Więc jakby Boża miłość jest dla każdego gotowa, otwarta. So the same way the love of God is open to each one. Jakby potrzebujemy to przyjąć, nie? We just need to receive it. I też myślałem o tym, czytając notatki z naszej majówki. And while I was reading my notes from the May camp, dam taką zachętę do postrzegania siebie nawzajem w ciele Chrystusa przez perspektywę nowego stworzenia. I was encouraged to see others in the body of Christ through the perspective of the new creation. I pomyślałem o tym, że być może potrzebne jest, abyśmy najpierw dostrzegli Bożą miłość w naszą stronę i siebie jako nowe stworzenie. And I thought that it's important that we could see or perceive God's love towards us and see ourselves as a new creation. Kiedy widzimy, że
nie mamy w naszym ciele nic, co tak naprawdę mogłoby przypodobać się Bogu. We should realize that there is nothing in our flesh that could please God. Więc po prostu jesteśmy tym z łaski, kim jesteśmy. And what we are by grace. I wtedy, kiedy czerpiemy tą miłość, możemy innych widzieć też w nowym stworzeniu. And when we receive God's love, we can also see others in the new creation. Więc no właściwie to była taka główna myśl widziałem, jak szatan atakuje po prostu tą Bożą miłość. This was my main thought, and I saw the way that the devil attacks God's love. I tak po prostu, być może to różne są przyczyny w życiu każdej osoby. And maybe everybody has different reasons. Ale jednak właśnie tak zobaczyłem, jak bardzo potrzebujemy przyjąć po prostu Bożą akceptację i przebaczenie. But I saw clearly that we all need to receive God's acceptance and His forgiveness. Bo inaczej nie możemy mieć pojemności jakby dla innych ludzi. Because otherwise we cannot have the capacity for other people. Więc niech Bóg użyje tych słów po prostu. So may God use these words. Dziękuję. Thank you.